Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na kanale. Dziś mamy piątek, 20 września, a ja, jak widać, albo niektórzy nie wiedzą co robię, ale już mówię co robię. Uprawiam, powiedzmy na głęboko, agregatem do uprawy bezsorkowej podsiew pszenicy. Zobaczcie, tak wygląda działka. Mimo że to jest działka po pszenicy, mimo że słoma była zebrana, było dość wysoko tutaj mucone i tej ścierni było sporo. Jest trochę słomy na wierzchu, ale nawet to co jest pod spodem, gdzieś no około blisko 6 tygodni temu było tutaj gruberowane, aczkolwiek było bardzo sucho. U nas teraz dopiero popadało wczoraj, 18 litrów przedwczoraj, 4, tak teraz było kilka dni, a tak to były jakieś takie mizerne, symboliczne opady i ta słoma nawet nie skruszała. Ona spod spodu wychodzi i zobaczcie, to jest taki trochę bałagan na polu, tu gdzie już przejechałem, ale jakby myślę, że to nie będzie największy problem. Mam nadzieję, że nie będzie tu w ogóle problemu. Zobaczcie, no tak wygląda działka po zrobieniu tym moim bezorkowcem. No słomy jest sporo, także jest trochę na wierzchu, tu jeszcze od miedzy, bo tu niedawno zacząłem. No i co, zaraz wam pokażę na ile centymetrów robię. Tu gdzie chodzę teraz, no wy tego nie widzicie, ale ziemia jest taka fajna, pulchna. To tak jak mówię, jest wilgotna, fajnie troszkę wreszcie popadało na tyle, żeby troszkę mogło nasiąknąć. Zobaczcie, tutaj siałem dzisiaj nawozy, coś widać, że leży, tak? No to jest ultra 8. No i tutaj planowałem wysiać gdzieś 270 około na hektar, tu jest działka 9 hektarów, wysiałem tu takie dobre 300 kilo wyszło. No bo tak troszkę, znaczy powiem tak, rozsiewacz ustawiłem dobrze według tabeli wysiewu, ale powinienem jeździć 12, na godzinę jeździłem 10, no i już nim się, że tak powiem, skapnąłem, no to było pół zasiane tej 9-hektarowej działki, więc doszedłem do wniosku, że już nie będę zmniejszał. No i tak zasiałem. Co do nawozów NPK-ów, no to wiadomo, że nie jest to tanie, ale no nie mogę sobie, tak jak na przykład Mateusz Kula, pozwolić nie siać w tym roku, bo po prostu zasobności mam niskie. Tutaj są działki, tu jest, no 2 lata mam w dzierżawie tą działkę. Trzecia uprawa, bo najpierw miałem jęczmień i jary, bo to wziąłem wiosną, teraz była pszenica. No i jeszcze raz pszenica. Nie jestem jakby zwolennikiem uprawy zbóż w monokulturze. Tutaj tak wyszło, że będą buraki cukrowe, tak jak chciałem, ale nie w tym najbliższym roku ze względu właśnie na jeszcze nieuregulowane pH, ale przede wszystkim na niską zasobność fosforu, potasu. No i zdecydowałem się, że jeszcze popracujemy ten rok, zobaczymy. No, jeszcze raz sieję hondię, mam nadzieję, że wyjdzie na jakimś tam plusie ta pszenica, chociaż to daleka droga, a za rok będzie jeszcze raz wapnowanie po żniwach i potem jak się uda, przed zimą pójdzie jeszcze obornik, także no powinno się udać. No tak jak mówię, zasobność dość niska, także 300 kg tej ultry 8. No co można powiedzieć, nawozy bardzo drogie, 1550 netto kupowane w żniwa, teraz z tego co wiem już jest drożej, także no szkoda gadać. Tutaj zatrzymałem się, tak jak widać, nie podnosiłem maszyny, jakby biorąc przykład z Mateusza Wembera, który gdzieś tam ostatnio prezentował swoją nową maszynę do bezorkowej uprawy marki Kun Cultimer. No mój to nie jest Kun, mój jest stary Farmet, myślę, że wszyscy go już widzieli i znają. Minus może jest taki, że to jest maszyna dwubelkowa, tak? W dwóch rzędach jest 7 łap. No i 7 łap na 3 metrach też nie robi szału, można tak to powiedzieć. Powiem tak, jak to się mówi, od bidy ta robota ujdzie pod zboża. To taką maszynę mam, myślę, że Johnny nie poszedłby ten 6-6-10 Johnny przy 10 łapach, tak jak mają te 3 metrowe teraz nowe w 3 belkach. To jest jednak, no trzyma, to jest duża maszyna, to jest duże obciążenie. Powiem tak, ta ziemia jest taka fajna, wilgna, tu gdzie teraz jestem jest taka 3B, 4A na pograniczu i taki trochę glinkowaty teren, więc jeżdżę 8,5 na godzinę, to jest takie optymalnie. Mógłbym tam jeszcze coś z niego wydusić, żeby jeździć szybciej, ale to już naprawdę bym go musiał piłować, a tak jest, że 1600-1650 obrotów na D2, drugi półbieg, zakres D, czyli czwarty bieg. Jest tak, w sam raz bym powiedział, no to pod pszenicę. Zobaczcie, już wam pokazuję na ile centymetrów uprawiam, mam miarkę, mam nadzieję, że uda się to chociaż zaprezentować. Zobaczcie, mam taki pręt, który ma płaski po prostu pręt ucięty, koniec, specjalnie nie chciałem, żeby był ostry, żeby się wbijało, nie o to tutaj chodzi. No i zobaczcie, wszedł mi ładnie do tej głębokości, do której wchodzi redlica. No i teraz na równi
Tutaj mam palec na równi z ziemią. No wiadomo, że to są pomiary takie, no nie są to idealne, tak? Mniej więcej. Zobaczcie, położę sobie tutaj, żeby było do początku ramy. I zaraz postaram się jedną ręką jakoś to zmierzyć. Mam nadzieję, że się uda. Zaraz sobie tutaj przytrzymam troszkę. No, zobaczcie, przykładam teraz. Mam nadzieję, że widać. Wyostrz. No gdzieś do tej skrzyżowania, tak, do tego spawu na ramię to jest 21-22, no powiedzmy, że nawet 21 cm. Myślę, że to wystarczy. Tak jak mówię, no można go zagłębić bardziej, bo to jest maszyna, która opiera się na wale. Mogę zrobić ją tutaj głębiej, przełożyć, skrócić śrubę, wtedy przód pójdzie głębiej, wiadomo jak to w takich maszynach. Ale myślę, że to wystarcza tutaj, tak jak mówię, no pod zboże te 20 cm. To wydaje mi się, że wystarczy. Tym bardziej, że no tu, tak jak mówię, w tym miejscu, w którym jestem, jest taki glinkowaty, nawet fajna ziemia teren. Ale za chwilę, tak jak u nas, jest mozaika. Z drugiej części działki mam piątą klasę, jest piasek i tam zagłębić maszynę na 25 cm, wywalić ten biały żwir, no to bez sensu w ogóle, no nie o to tutaj chodzi. No i pokrótce tak to wygląda. Wiem, że dzisiaj mamy piątek, tak jak mówiłem, pewnie większość z Was i w ogóle większość z youtuberów i rolników jest już na bednarach. Ja na bednary wybieram się w niedzielę. Jutro przy sobocie chciałbym zacząć siewy. Też nie szykuję na siłę, no jakoś w tym roku nie mam takiego parcia, żeby szybko zasiać, choć w tamtym roku siałem 15 września i to uważam, że był dość dobry termin. No teraz tak jak mówię, troszkę popadało, wreszcie jest troszkę tej wilgoci. Dzisiaj tu zacząłem szykować. Jutro bym chciał zacząć siać, z siewu też coś planuję nagrać. No i nie sieję dużo przede wszystkim. Prawdopodobnie pszenżyta będę siał hektar tylko, taką jedną działkę mam. A żyta nie siałem w ogóle i nie sieję. No i pszenicy 23 hektary około powinno wyjść. Z czego 7, prawie 8 hektarów, no 7 z hakiem tam. Wyjdzie po burakach, tak jak tam mówiłem w poprzednich vlogach. Buraki będą pewnie w przyszłym tygodniu kopane. Po wykopaniu tam pójdzie jeszcze wapno Atrigran granulowane po 300 kg na podtrzymanie na hektar i ultra, no i też przelecę tym agregatem Farmetu i pójdzie siew. Kończę, powiem szczerze, bo tak trochę się dzisiaj ubrałem nie bardzo na tą pogodę, bo troszkę wydawało się, że już jest ciepło, słońce wyszło, a jestem w krótkich spodniach i na krótkich rękach i w klapeczkach i tak trochę jednak przesadziłem. No myślę, że to tyle. Jak będą jakieś pytania odnośnie Grubera, no Grubera, agregatu, bo to tam dwa w jednym można powiedzieć maszyna, czy jakieś inne pytania co do uprawy, to piszcie śmiało w komentarzach. Tak jak mówię, fajnie, w sumie chciałem podziękować, bo pod ostatnim vlogiem z tego talerzowania, ścierniska po Ubinie, tam mówiłem, że planuję zakup jakiejś talerzówki, przymierzam się. No i fajna dyskusja się wywiązała w komentarzach, wielu z Was cennych informacji tam udzielało. Bo tak jak mówiłem, no waham się między zawieszaną a półzawieszaną maszyną, także no uważam, że to jest jedna z zalet jakby nagrywania, prowadzenia jakiegoś tam kanału na YouTubie, że właśnie też Wy możecie się wypowiadać, często są to fajne komentarze, z których można po prostu też skorzystać, tak? Nikt z nas nie jest alfą i omegą i nie wie wszystkiego, cały czas, wiadomo, no, rozwijamy się i nasze gospodarstwa i fajnie czasem posłuchać kogoś, kto jest w danej dziedzinie, w danej kwestii doświadczony, ma jakieś doświadczenie i może się z nami podzielić. Także to tyle. Tak jak mówię, jutro planuję, jeśli się nic nie wydarzy, zacząć siewy. To będzie pszenica Hondia i Galerist, dwie odmiany sieje, ale to już więcej powiem, jak będę siał. Na ten moment to tyle, ja biorę się za robotę, trzymajcie się, na razie i cześć.